Odwołanie wizyty u fryzjera czy kosmetyczki nikogo nie dziwi. Przecież zawsze może nam coś wypaść i szkoda, żeby termin się zmarnował. Szkoda też, że wiele osób zupełnie inaczej podchodzi do wizyt u lekarza. Tylko w ubiegłym roku w województwie śląskim nie odbyło się ponad 130 tysięcy zaplanowanych zabiegów medycznych i wizyt w poradniach. W tylu przypadkach pacjenci nie poinformowali, że jednak do przychodni czy szpitala nie dotrą. Do zmiany tych złych nawyków pacjentów będzie zachęcać ogólnopolska kampania informacyjna Nie za późno, nie za wczas. Do poradni przyjdź na czas. Fatima Orlińska. Tylko w ubiegłym roku w całej Polsce nie odbyło się ponad 300 tysięcy wizyt u kardiologów i ponad 440 tysięcy u ortopedów. W samym województwie śląskim to ponad 130 tysięcy zaplanowanych wizyt u specjalistów, które nie doszły do skutku z powodu nieodwołania ich przez pacjentów. To powoduje nie tylko dezorganizację pracy w szpitalach i przychodniach, ale również straty finansowe. Średnio mamy 10%. Nie jest to najgorzej, jeśli jednak pomyślimy, że jak średnio lekarz przyjmuje dziennie 30 pacjentów w poradni i 3-4 nie przychodzi, to jednak jest to jego stracony czas, czas pacjentów, którzy mają, wydłużają się im kolejki, a chciałem podkreślić, że kolejki to jest generalnie problem czasu, gdyż są te świadczenia nielimitowane i NFZ płaci za wszystkie świadczenia udzielone ponad limit, tak? Okazuje się, że pacjenci nie odwołują nie tylko wizyt w poradniach, ale również zaplanowanych z długim wyprzedzeniem zabiegów, czasochłonnych i kosztownych. To są zabiegi urologiczne, to są zabiegi okulistyczne, ginekologiczne, no właściwie tyczą gastroenterologii. Pacjenci przygotowują, nie możemy tego zrozumieć, jeżeli ktoś czeka 3-4 miesiące, przygotowuje się czasem do tego zabiegu i do niego nie przychodzi. Nie wiemy, czy to strach, czy to długi okres oczekiwania. Placówki medyczne nieustannie walczą o to, żeby czas oczekiwania na wizytę był krótszy. Długie kolejki w poradniach to duży problem, bo z jednej strony to pacjenci, którzy swoich wizyt nie odwołują, z drugiej ci, którzy do poradni przychodzą przed czasem zaplanowanej wizyty. W ten sposób tworzy się sztuczny tłum, a co często za tym idzie, niepotrzebne emocje zarówno oczekujących, jak i personelu medycznego. Wywierana jest presja, żeby pacjenci byli przyjmowani szybciej, że już oczekują ileś tam godzin, tak? Nie minęła jeszcze wskazana godzina, kiedy powinien pacjent być przyjęty, a on już jest zestresowany, że jeszcze czeka. Więc na tym nam zależy, żeby pacjent przyszedł na właściwą godzinę, żeby zminimalizować stres po każdej stronie, ponieważ sama wizyta jest już stresem dla pacjenta. Dlatego w poniedziałek w Sosnowcu zainaugurowano ogólnopolską kampanię informacyjną Nie za późno, nie za wczas, do poradni przyjdź na czas. Ta ma na celu uświadamianie pacjentów, by dla ich własnego komfortu nie spędzali w kolejkach kilku godzin. Inicjatorem akcji jest Sosnowiecki Szpital Miejski we współpracy ze Śląską Izbą Lekarską. Kampania przypomina również o odwoływaniu wizyt w razie konieczności. Mam akurat tutaj takie trzy przykłady. Nie chciałbym stygmatyzować oczywiście tych szpitali, ale w jednym ze szpitali nie odbyło się ponad 1100 porad, a w tym drugim szpitalu o mniejszym profilu 800. Kampania w formie ulotek będzie promowana w przychodniach i środkach komunikacji miejskiej. Sosnowiecki Szpital Miejski uruchomił też specjalną infolinię, której pracownik będzie dzwonił i przypominał o zaplanowanej wizycie. Pacjenci mogą również w ten sposób odwołać konsultacje.